Dla kogo jest terapia w egzoszkielecie? Ogólnie każdy pacjent, który ma problemy z poruszaniem się z powodu uszkodzeń układu nerwowego, mogą to być urazy mózgu, urazy rdzenia kręgowego. Mowa tutaj o całkowitym uszkodzeniu rdzenia na poziomie C7, a jeżeli jest niecałkowite, to nawet na poziomie C3 możemy współpracować z takim pacjentem. Z egzoszkieletu mogą korzystać również pacjenci z SM, zwłaszcza w okresach zaostrzenia choroby, gdzie ten stan fizyczny się pogarsza. Przy rdzeniowym zaniku mięśni, przy utracie zdolności chodu, na przykład w wyniku nowotworu mózgu czy móżdżku, i pacjenci z dziecięcym porażeniem mózgowym. Jakie są przeciwwskazania do terapii w egzoszkielecie? No, na pewno spastyka 4 w skali Ashworth, jednak już 3 jest według mnie też takim lekkim przeciwwskazaniem. Jest duży dyskomfort pacjenta, często egzoszkielet się zatrzymuje. Przykurcze kończyn dolnych. Egzoszkielet jest bardzo restrykcyjny, jeżeli chodzi o kryteria, które musi spełnić pacjent, żeby móc w nim chodzić. Jest to 12 stopni przykurczu zgięciowego w kolanie i 17 w biodrze. Zaawansowana osteoporoza. Tutaj mówimy o pacjentach, którzy na przykład długo nie byli pianizowani, mają niedobory. Po prostu jeżeli pacjent zostanie spianizowany w egzoszkielecie, może dojść do złamania, ponieważ egzoszkielet w żadnym stopniu nie odciąża pacjenta, pacjent całym swoim ciężarem działa tak jak grawitacja. Różne długości kończyn. Jesteśmy w stanie wyrównać płatkami, które są dołączone do egzoszkieletu, dwucentymetrową różnicę długości. Zmiany skórne. W miejscu, w którym egzoszkielet łączy się z pacjentem. Podczas chodzenia te zmiany skórne będą obcierane. Podczas chodzenia w egzoszkielecie pacjent się poci. Także jest to kolejny czynnik, żeby unikać tych ran. Porażenia czterokończynowe, zaburzenia pracy serca. Jeżeli pacjent ma problemy ortostatyczne na przykład, no to podczas pianizacji może stracić przytomność, nie ma to najmniejszego sensu. I brak możliwości zgłoszenia dolegliwości bólowych. Podczas chodzenia w egzoszkielecie pacjent musi być w stałym kontakcie z terapeutą. Jeżeli nie ma kontaktu werbalnego, na przykład może być opiekun, który poprzez jakieś ruchy, które ma ustalone ze swoim podopiecznym, może zgłosić fizjoterapeucie jakiś problem. Jaka jest kwalifikacja do terapii? Na początku przeprowadzamy wywiad, wypełniamy kartę badania, wykonujemy testy. Testy są bardzo proste. Testy wykonujemy tylko podczas pierwszego wpięcia, wykonujemy pomiary długości kończyn, żeby jak najlepiej stosować egzoszkielet do pacjenta. I teraz jak pacjent może pracować w egzoszkielecie? Jeżeli możemy sobie podzielić pacjentów na dwie grupy, na pierwszą, gdzie pacjent nie ma aktywnej możliwości przenoszenia kończyn, i wtedy możemy torować ruch, czyli ustawiamy egzoszkielet, że on wykonuje całą pracę, a pacjent tylko współpraca z tym egzoszkieletem. Nauka przenoszenia ciężaru ciała. Egzoszkielet ma czujniki, które możemy ustawić tak, że będą dawały informację zwrotną, czy kończyny są prawidłowo obciążane, czy ten środek ciężkości znajduje się w odpowiednim miejscu, w takim, jakim sobie fizjoterapeuta wybierze. Poprawa transferu, siedzenie, stanie i stanie, siedzenie. W egzoszkielecie możemy wykonywać przysiady. Przysiady do 45 stopni, do 60 i do 90. Możemy ustawić go, że będzie albo bardzo ułatwiał wykonanie tego przysiadu, albo bardzo utrudniał. Poprawa schematu ciała w przestrzeni, czyli podczas chodzenia następuje praca kończyn górnych i dolnych i pacjent ma wtedy możliwość poczuć, jak to jest prawidłowo chodzić. I zmniejszenie lęku przed upadkiem, czyli naszym celem będzie uniknięcie niepożądanych reakcji, na przykład w chodzie o kulach, gdzie te kule idą do góry, a tego nie chcemy. Jeżeli pacjent może wykonywać aktywną pracę, możemy użyć egzoszkieletu jako ćwiczenie do poprawy siły mięśniowej. Wtedy terapeuta ustawia określoną moc, z jaką egzoszkielet ma pomagać pacjentowi, a pozostały
maksymalny wysiłek wykonuje pacjent. Poprawa reakcji równoważnych, czyli dajemy pacjentowi możliwość samodzielnego przenoszenia tego ciężaru ciała, wychylenia środka ciężkości, żeby nauczyć go prawidłowo kontrolować ten środek ciężkości. I wyrobienie automatyzmów ruchowych, czyli naszym celem jest to, żeby pacjent nie musiał myśleć, że teraz musi przenieść prawą nogę, dać lewą rękę, tylko żeby to nastąpiło jak najbardziej zgranie. Teraz jaka jest rola terapeuty w chodzeniu w egzoszkielecie? Początki bywają trudne. Na początku pierwsze kilka sesji pacjent musi poznać, w jakim wzorcu chodzi egzoszkielet. Na początku fizjoterapeuta ustala określony wzorzec. Później dostosowuje go jak najlepiej do pacjenta. I rolą terapeuty jest, może być, werbalne torowanie przez fizjoterapeutę, czyli terapeuta, który idzie z tyłu, mówi do pacjenta, teraz prawa noga, lewa noga, prawa noga, lewa noga. Może być manualne, czyli jeżeli pacjent ma jakiś problem z osiągnięciem targetu, który sobie wyznaczył fizjoterapeuta, fizjoterapeuta fizycznie pomaga znaleźć ten środek ciężkości i samodzielne uczenie się przez pacjenta i adaptacja jest już taki kolejny krok, gdzie pozwalamy pacjentowi robić błędy i tak naprawdę tylko asygurujemy, żeby nie doszło do jakiegoś upadku, czy jakiejś sytuacji, która będzie nieprzyjemna dla pacjenta. Jak możemy określić progres jakości chodu? Poprzez zwiększenie czasu treningu. Pierwsze sesje pacjenci są w stanie zrobić około 100, 200, 300 kroków. Są bardzo męczące dla pacjentów. Jednak już przy okazji trzeciej, czwartej sesji jesteśmy w stanie dobić do około 1000. Możliwość przejścia z trybu pracy biernej do trybu pracy czynnej. Możemy ustawić egzoszkielet tak, że będzie wykonywał całą pracę za pacjenta w określonym wzorcu chodu, ale możemy również ustalić tak, że egzoszkielet będzie dostosowywał się do maksymalnej siły, którą jest w stanie pacjent wygenerować, a resztę będzie dorabiał. Po prostu pomagał tyle, ile pacjent potrzebuje. Ocena kompatybilności pracy z urządzeniem. Jest to takie subiektywna opinia fizjoterapeuty, jak współgra pacjent z egzoszkieletem. Na początku fizjoterapeuta bardzo męczy się podczas chodzenia, ponieważ pacjenci mają problem, żeby się zintegrować z tym egzoszkieletem. Jednak z czasem przychodzi to ta łatwość i fizjoterapeuta już sobie idzie z tyłu, tylko asekuruje, ale oczywiście zawsze czujmy. Wyłączenie reakcji obronnych związanych z lękiem przed upadkiem. No już o tym wspominałem, czyli naszym celem jest po prostu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa pacjenta z pozycji pionowej i progres urządzenia do asekuracji. Początkowo zaczynamy zawsze z pacjentem z balkonikiem. Jeżeli fizjoterapeuta uzna, że pacjent już sobie bardzo dobrze radzi, przechodzimy wtedy na kulę. Czasami jest to bardzo duży szok dla pacjentów. Wydaje się, że niedużo się zmienia, jednak zmienia się bardzo dużo. Jest to właściwie taka sama droga jak nauka w balkoniku. Sytuacja awaryjna podczas pracy w egzoszkielecie. Egzoszkielet jest bardzo bezpiecznym urządzeniem, ma bardzo dużo czujników, nie pozwala zrobić krzywdy pacjentowi. Jeżeli jest spasyka, którą egzoszkielet uzna, że jest za duża i nie pokona tej siły, zatrzymuje się i blokuje, dając informację zwrotną terapeucie i przypomina nam o poziomie naładowania baterii. Przy 25% informuje nas, że powinniśmy już wracać i usiąść. Przy 15% jesteśmy w stanie usiąść w miejscu, w którym się znajdujemy, nie zrobimy już żadnego innego kroku. I jeżeli pacjent straci przytomność, jesteśmy w stanie w około 10 sekund wypiąć go i albo ułożyć w pozycji bezpiecznej, albo przejść do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Tutaj mamy przykładowe raporty z terapii w egzoszkielecie. I jak możemy zauważyć, na początku pacjent chodził z 95% asystą egzoszkieletu, po 10 sesjach już spadło do 85%.
tutaj mamy czas od włączenia egzoszkieletu, tutaj mamy czas, kiedy pacjent spał i na przykład wykonywaliśmy obroty, a tutaj mamy czas, kiedy pacjent wykonywał tylko kroki. Możliwe formy pracy w egzoszkielecie. W Brigadzie możemy wykonywać kroki do przodu, w bok. Możemy wykonywać przysiady, możemy sprawdzić sobie zakresy, jakie pacjent jest w stanie wygenerować i możemy go nauczyć, jak chodzić w egzoszkielecie. Kontrolowana trajektoria, gdzie ustalamy dla obydwu kończyn symetryczne maksymalne wsparcie. Określamy wysokość kroku, długość kroku, czas przeniesienia kończyny i staramy się jak najlepiej dopasować wszystkie te parametry do pacjenta. Jedna wolna, czyli na przykład jeżeli są pacjenci po udarze, jedną stronę mają sprawną, drugą mają zajętą. Ustawiamy egzoszkielet tak, że tylko jedną nogę egzoszkielet wspiera. I wolna trajektoria, czyli już pacjent ma określony wzorzec chodu, jednak ta siła jest niewystarczająca. I egzoszkielet możemy ustawić tak, że będzie wspierał albo nawet utrudniał, jeżeli jest taka potrzeba, żeby jeszcze zwiększać tą siłę. I jeszcze chciałbym przedstawić Państwu dwa badania, które według mnie są bardzo fajne. Pierwszym badaniem jest studium przypadku pacjentki ze stwardnieniem rozsianym. Pacjentka przez 3 tygodnie była poddana terapii w egzoszkielecie w poprawie chodu. I tutaj jest badanie przed terapią i możemy zaobserwować, że środek ciężkości w badaniu stabilometrycznym no jest w miarę duży. Pacjentka w żaden sposób nie miała sugerowanego, jak ma stanąć na platformie. A po badaniu położenie tego środka ciężkości zmniejszyło swoją powierzchnię ponad 2-krotnie. I tak samo były wykonane badania izokinetyczne. I jak możemy zaobserwować, średnio około 50% poprawiła się siła we wszystkich wstawach kończyn dolnych, które były ćwiczone podczas terapii. A drugim badaniem była próba na 44 pacjentach po udarze. Pacjenci zostali losowo podzieleni na 2 grupy. Podczas dwutygodniowej bodajże sesji terapeutycznej u wszystkich pacjentów zaobserwowano poprawę, jednak u pacjentów, którzy korzystali również z egzoszkieletu jako formy wsparcia, ta poprawa nastąpiła w większej ilości badanych czynników. Badana była równowaga, jak i stan funkcjonalny poprzez skalę Bartel. Także wydaje mi się, że egzoszkielet może być takim wsparciem, ale jednak nie może zastąpić całkowicie rehabilitacji.